Witam serdecznie, mam was z tej strony i witam we wtoreczek 24 bodajże lipca. Ręczna dzisiaj robota. No, trzeba rozrzucić to, co pozostawało, to trzeba, wiecie, gdzieś tu ładnie rozwalić, żeby nie było na placu, który pojali, a dzisiaj to już pełnej okazałości, jak widzimy, John Deere oczywiście z Rolmaco. Czarna pszenica była siana, ale to tylko tak plantacyjnie, żebyśmy na drugi rok mieli jakiś tam woreczek, to tylko w niektórych miejscach była tutaj zasiana. Także Rolmaco z zewnątrz się prezentuje tak, kawał potężnej talerzówki, bo tak śmiało możemy powiedzieć, są na pewno o wiele lżejsze talerzówki, ale no to robimy naprawdę bardzo fajną robotę. Tak to tu z tyłu też wygląda. Wczoraj światełko mieliśmy podłączone, wszystko pięknie oczywiście nam tutaj działa. Tu spoko, można sobie, wiecie, jeżeli już sobie ustawimy wał, możemy sobie takie, nie wiem, ja to odważniczki mówię, ale to przerzucamy sobie na tą stronę i wtedy, wiecie, on nam tutaj, ten siłownik nie musi cały czas, wiecie, się opierać na swojej hydraulice. To wczoraj żeśmy musieli tam coś pokombinować, bo tutaj niestety oryginalnie jest taki malutki uchwyt, gdzie nie mieści się ta śruba, więc to jest trochę takiej właśnie naszej roboty. Drugie jest w razie W uspawane, jakby gdzieś tam poleciało, no kurzy się niemiłosiernie, wczoraj ta talerzówka się troszeczkę ukurzyła, ale już dzisiaj spoko. Czarne wapno też w sprzedaży jak najbardziej, tutaj nie ma problemu, miksturę możemy podać, także jakby co dzwonić, pisać, maile ogółem całe te, także powinniśmy się tutaj dogadać. O, trochę chwilę mi tu zajmie, ale wyjechałem sobie dzisiaj trochę wcześniej, obudziłem się po czwartej, ja mówię, kurde, z jednej strony może, ale też nie wiem, czy później mam powrót, czy nie, czy dzisiaj, czy jutro, jak to, nie wiem, też jeszcze wszystko wyjdzie. W ogóle Leon stoi u Krzysia, bo wczoraj nie było już kiedy go nawet zabrać, bo z Krzysiem od razu bezpośrednio u niego z pola przyjechaliśmy tutaj, dlatego też Krzysiu chwilę, jak widzieliście, sobie tutaj podziałał. Dobra, my sobie to troszeczkę rozrzucimy, a troszkę tego jest, więc lepiej, żeby było biało, ale naokoło, a nie w jednym placu. I bierzemy się za robotkę, także widzimy się i słyszymy już w John Deere'ku. Sypkie ja się trochę po Łotwirą, bo aż dzisiaj się nie kurzy tak mocno jak poprzednie dni, gdzie jestem mega zaskoczony, fakt, że pewnie jest troszeczkę rosa i ogólnie, jak widzicie, coś idzie, ale czy popada, nie wiadomo. I tu już powiem wam, że wilgoć jest ładnie przytrzymana, to była pszenica. Fakt, że jeździmy teraz jeszcze chwilę tam, gdzie była sieczka i praktycznie w następnych przejazdach zaraz będziemy wjeżdżać tam, gdzie było już plasowane troszeczkę na słomę. Bo jak pamiętacie sami, no to w pszenicy tej słomy za dużo nie zabieraliśmy. Więc tutaj jest jeszcze troszkę sieczką, ale kurde, pod górkę jadę i mówię, coś tak idzie wolno. Patrzę, a on naprawdę zaczął porządnie ryć i musiałem dużo wypłocić talerzówkę. No bo kurde, ujechać nie mogę, mi zresztą no to widać po tej ciemnej tutaj ziemi. Ale wychodziłem, sprawdzałem, fajnie podcięte, ubite, więc o to chodzi. My, wiecie, też to inny efekt jest u tych, którzy koszą sobie na tyle, a inaczej jak kosimy sobie na tyle. U nas te pola no, są jakie są, równe, nierówne. Ta kosa raz dokosi, raz nie. I widzicie, te ścierniska u nas są naprawdę wysokie. No do sieczkarni też można by było mieć zażalenie pisemne, bo też sami dobrze wiecie, jak ta sieczka praktycznie ona bardziej to przerzuci, może na pół to co idzie to przetnie i to tyle w temacie, także no to też wiadomo, u nas całkiem inną robotę robi. Mówię, a kurde, tu mam fajny kawałek, to sobie praktycznie dojeżdżam do samego końca, podnoszę i sobie jeżdżę tak naprawdę do tyłu, bo jest o wiele, wiele szybciej niż tutaj, wiecie. Jakbym miał pewny przód, no to też inaczej, bo bym mógł sobie zapierniczać tutaj, a tak naprawdę gdzieś tam sobie moment cofnę i też te przejazdy przynajmniej mam fajne, równe i dalekie, więc nie będę musiał na tych poprzeczniakach później 500 razy jeździć. No dzień dobry. Białe ciągnie, co?
nafurany później bocian w okolicy, gorący bocian w swojej okolicy, no i zaczyna troszeczkę już słoneczko wychodzić, to już się cieplej robi. Tak to te nawiewy naprawdę fajną robotkę mi tutaj robiły. Gdzieś tam sobie rozkminiam właśnie, bo ta nas bardzo fajną rzecz kupił, nie wiem czy już wam mówiłem o tym czy nie, już teraz sam słuchajcie nie pamiętam co tak naprawdę tutaj mówiłem, a co też nie. Wentylator i tutaj kurczę, jeżeli kombaj będzie właśnie z kabinką, jeżeli dorobimy albo może coś kupimy, no to taki wentylator spoko, bo byśmy sobie przekładali z jednego do drugiego, wiecie, na żniwa do kombajnu, a na pracę po żniwę do John'ego, tak żeby po prostu w fajnych warunkach sobie porobić. No właśnie, a propos kombajnu, no bo to gdzieś pomysł wyszedł od was, już nie wiem, chyba nie poruszałem tego tematu przez całe żniwa, już teraz sam nie pamiętam. Pomysł wyszedł od was, żebyśmy pozbierali sobie na live'ach na kombajn, z racji tego, że później no, te żniwa troszeczkę szybciej by trwały, bo ile już można na mnie czekać, bo się stęskliście za nagrywaniem. No coś tam racji w tym na pewno macie, czemu by nie, ale z drugiej strony rodzice zbytnio nie chcą. Wiecie, ja gdzieś tam bym chciał coś jeszcze poogarniać, coś podziałać, a rodzice gdzieś tam bardziej myślą w kierunku tym, żeby to wszystko tutaj zakończyć, więc no to jest takie, wiecie, przepychanie się trochę w tą, zobaczymy co to wyjdzie. Gdzieś tam zadzwoniliśmy do znajomego, który słuchajcie, miał, sprowadził nam ten nasz kombajn, Massey Ferguson 86 i tutaj gdzieś tam ostatnio, słuchajcie, ja wchodzę, bo mówię, kurde, internacjonale mi się podobają. Ja wchodzę, jest, patrzę, kurde, u niego sprowadziam, mówię, ja pierdzielę, jak drugi kombaj byśmy, ale kurde, 5 metrów header, no duży był, 50 koła, to już jest ten 14, 60, 80, już nie pamiętam dokładnie modelu, dość szybko poszedł, no ale tam było 5 metrów header, wiecie, to też rotorowy, na tą słomę to tam, no ale do sieczkarni naprawdę fajnie by tak wyglądało, bo tam wiecie, talerze i wszystko, no fajny kombajn, no tak, ale nie na nasze, słuchajcie, hektary, tu będę musiał przejechać jeszcze raz, bo gdzieś tam nierówno chciałem mocno talerzówkę wpuścić i to tak poobcinało. No ale jak widzicie z tyłu, tak to właśnie fajnie wygląda, także no te takie przejazdy podwójne będę musiał porobić, bo jest strasznie, strasznie krzywo. No ale to też wszystko i wyłącznie wynikło z tego, pojechaliśmy sobie, słuchajcie, w tamtą okolicę, bo obok właśnie tego znajomego, co sprowadził ten kombajn czy kolejne, był do obejrzenia, fajny rolnik, sprowadził go dla siebie, któryś tam już sezon z kolei i coś myśli, może nad większym, choć ten no stan igła. Jest to, słuchajcie, Deutsch Fahr. To, tam była 3 metry kosa, sieczkarnia już taka jak w Bizonie, wiecie, później zaręczana na przycisk, kabinka, bardzo duża kabinka. Łopa! Dotle. Deutsch Fahr 980, teraz sobie sprawdziłem w 100%, żeby wam tu kichy jakieś nie odwalić. No i fajny kombajnik, no ale to już będzie korz około 45-50 prawdopodobnie. Wiecie, ja też chciałem jakiś kombajn, żeby to był z bliska, bo teraz wiecie, jeździć po Polsce, lawety, nie lawety, to wszystko też kosztuje, to lepiej coś tutaj kupić na miejscu, jeżeli by się takiego udało. No ale ten rolnik jeszcze nie wie, czy będzie sprzedawał, czy też nie, i mówię, my też nie wiemy, co tam będziemy robić, tak naprawdę to tam za dużo różnicy nie ma, 3 metry w kosie, ale no fajnie, naprawdę czyści wszystko, do stan igła bym powiedział, tam w Szwecji, gdzie on robił, to praktycznie dużo nie robił, w Polsce przyjechał i działał tylko na 14 hektarach, więc tu nie ukrywam, że gdzieś tam to był naprawdę niezmęczony kombajn. Czyściutko, jak kurwa po jakimś naprawdę nowym kombajnie. Wiem, teraz nie ujmuję starym kombajnom, bo jak się wszystko dobrze poustawia i w ogóle, to tak jak najbardziej też czyściutkie może być. Ale gdzieś tam, wiecie, już tak mówię, przy tych starszych zmęczonych kombajach, tu gdzieś już si to nie, wiecie, leci tu tamto, tu gdzieś za mocno kruszy. No jakieś tam małe mankamenty zawsze, słuchajcie, są już w tych starszych kombajnach. Jakby może to wszystko co sezon wymieniał i w ogóle, no ale to też nie każdy się taki, słuchajcie, tutaj oczywiście bawi. Więc nie ukrywam, że naprawdę no piękny kombaj pod tym względem. Gdzieś tam też no zależy nam na tym, żeby wiadomo, fajnie było z
zjeżdżać sobie nim do szpicherka, sypać i w ogóle. No w kabinie to tam by z 5 osób się zmieściło, byliśmy w szoku. 2 lata młodszy od naszego Maseja, a tak naprawdę... Kurwa, dzień do nocy technologicznie jak wymyślone wszystko, już przyciski, nie przyciski, wszystko naprawdę mega fajnie tam zrobione. Sobie ładnie do tyłu popatrzymy, jak to pięknie robota może wyglądać. Zobaczcie, wjechaliśmy od razu bez ściemniska i jaką fajną robotkę to od razu pokazuje. No to ten efekt jest gorszy, no bo wiadomo, tego nie widać. On robi tak samo, ale tego po prostu tak nie widać, bo jest dużo tych resztek pożniwnych. Ale jest wszystko tam w jak najlepszym porządku. Czekajcie, a teraz jak ja bym sobie pojechał, może już tak, bo trochę dalej jest. No także na ten moment tak to wygląda, żeby nie było. Oglądałem, patrzyłem, ale to już mówię, to jest taka sprawa, nie wiem, do przemyślenia, bo też sam się tu zastanawiam, czy dalej inwestować i wiecie, coś tu jeszcze ogarniać, sprawdzać, robić, bo tak naprawdę, o Jezus, przepraszam, John Deere, wybacz, pardon, messie. Myślałem właśnie wczoraj, popsuł, podsunął mi pomysł, żeby John Deere'a do chłopaków za TMP odstawić, popytam. Może by mi tu zrobili takiego, wiecie, z prawdziwego zdarzenia, bo wtedy i faktycznie obciążnik i wtedy jakby się chciało, to by człowiek sobie zakładał, co potrzeba, co też nie. Z jednej strony wiecie, no zrobię to, to później za drożej go sprzedam, tak? Choć wiadomo, nie zawsze się dostaje to, co by się chciało. Wiecie, trochę sobie opuścimy ją, bo tutaj widzę, chyba troszeczkę ciężej ma wejść w ziemię. I wał mam trochę wyżej. Ale już powinna... O, już jest w porządku. Nigdy się nie dostanie tej ceny, co się gdzieś tam włoży, jeżeli się gdzieś tam dużo modyfikuje. Bo głównie ludzie patrzą po podstawach, a później te takie lepsze sztuki, jak gdzieś tam są porobione przez ludzi, no to wiadomo, one mają swoją cenę i zawsze też troszeczkę dłużej stoją. Zależy kto jak co potrzebuje, nie? Więc no, to takie jest zastanawiające wszystko i też, wiecie, ja nie wychodzę gdzieś tam mega w przyszłość. O, ale petrochemia napierdziela w Płocku. Nie wychodzę w przyszłość, bo też nie ma co. Coś tam, coś mówię, a tu to na testy, to po co to, na co to, komu, a do czego, gdzie to. I to taka, wiecie, gadka. I to takie wszystko jest... No jest, bo jest, nie? Dlatego też iwa nie były na jakiejś mega pompie, na mega jakimś, wiecie, uhaha i hehe. Przyjechaliśmy zrobić robotę i tyle, żeby tata miał lżej, przyjechałem pomóc. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze, żeby tutaj mówię, ten przodek był pewniejszy, to już człowiek by sobie tak, radyjko bym se puścił, tak jak nie nagrywam. I wiecie, na mega pompie by to wszystko szło. A tak to sobie na spokojnie. Nie wsłuchuję się w ten dźwięk silnika, bo jestem jeszcze jego nie nasłuchany jakoś zbytnio mocno. Bo to zobaczcie, jeżeli ta leżówka wchodzi na te 10 cm. O, bo myślę, że o, tutaj patrzę, bo tych talerzach przednich i środkowych to na 10 centów jest. No to kurde, jeżeli nie smyra tam nigdzie ściliska, nic, zobaczcie jakie są różnice, tu też widzę jaka będzie naprawdę spora różnica. Kurde, musiałbym, chyba sobie przejadę, wiecie, bo mnie troszeczkę tu denerwuje już, bo tu jest taki kurna uskok z racji tego, że tu było koszone w popsiek i tu też było później nawozy, to wszystko, gdzie tata się zakopał, to było wszystko w poprzek i tu chyba jest takie dziwne zadolenie, przez które ja tu sobie niepotrzebnie skaczę, a tak to przejadę je raz, ono się wyrówna i później sobie będziemy już tam, wiecie, kilkanaście razy po tym jeszcze jeździć. Na koniec też, jakby nie patrzeć, to sobie oczywiście to weźmiemy i zrobimy jako całuśki poprzeczniak, ale tutaj właśnie jest troszeczkę tego skakania, bo mówię, no tu tata się gdzieś kopał, tu tamto i kurde, niestety jest to tak troszeczkę w bok poryte, teraz tego zbytnio nie widać. Możecie mi też doradzić, czym by tu dobrze spryskać. O, tu będą, o, czuć, dobra, czuć te kolejne.
czym tu dobrze by było sobie spryskać. Dajcie znać, czym pryskacie u siebie. No wiadomo, Randab, ale tam ktoś kiedyś tam, znaczy ktoś kiedyś, ktoś to teraz wykupił inny. O, wybacz. Ktoś wykupił to inny, nie wiem, czy to jest pod tą samą nazwą można teraz kupić, czy to nie. Czy może jest coś lepszego? Choć wątpię, że coś może być lepszego od Randabu. Także możecie mi tutaj mordki dać znać. No jestem mega ciekawy, kurde, jakby on na takiej sobie szedł 4-metrowy, wiadomo, no teraz już czasami się przykopię, tak, ale... To jest też nieporównywalne, jak chłopakom pokazałem cichemu i w ogóle mówi, kurwa, to jest ciężka talerzówka, mówi. A. Kurde, ta dwójka kusi cały czas, no, żeby mu ją załączyć. Czekajcie, ja bym sobie łyczka piczku zrobił. O, tu mamy, tak, na środku mamy górkę, czuć to. Talerzówka, teraz ją próbuję rozrzucić, ale czuję jak od lewej do prawej przykopuję trochę. No dobra, jest ok. Ładnie ją zniwelowała i o to mi też, kurczę, tutaj chodziło. Widzicie, że bawię się często tym wałem czy coś, bo jednak są momenty, że na tej glinie gdzieś tam, no, nie jest tak jakoś głęboko, więc sobie tym wałem chcę to po prostu dognić, żeby to ładnie, wiecie, ładnie to przycisło i tą wilgoć zatrzymało, żeby to tak nie wysychała ta glina. A gdzieś tam na tej takiej luźniejszej ziemi, no, ten wał troszeczkę idzie bardziej do góry, że to tam uprawiło też i też żeby w miarę dogniotło, więc gdzieś tam typowałem sobie od czasu do czasu manewrujemy. Trzeba jakby nie patrzeć, chwila moment, niby chwilę się jeździ. O spalanie ciężko powiedzieć, przelewałem mu 20 litrów, no to tam, no kurde, tam 2 hektary na pewno więcej, ze 2-3 hektary zrobiłem na tych 20 litrach, tak mniej więcej. Tutaj też mamy kolejne takie dzisiaj 3 hektary do zrobienia, więc jest to samo wlane, jeżeli tak wyjdzie, no to to będę widział, bo tam mam do 24 cm nalane, spalił 10 to jest około 20 litrów, coś takiego mniej więcej, trzeba sobie liczyć, więc w 100% spalania gdzieś tam możemy sobie tylko na łoko to, słuchaj, ta obliczyć. Dobra, ja sobie działam dalej. Ale wszyscy już tak w większości... Oj, tu będzie trochę dziura. Mają pokoszone, widzę. To już tak każdy też w to niebo wypatruje jakiś deszczyk, żeby tu sobie jakąś tą uprawkę ciepnąć, ale nie jest źle i tak przez te tyle dni, jak 30 parę stopni było, że to nie wysuszyło do końca. Naprawdę wow. Ile mogłem, rozsypałem chyba 40 minut, połopatowałem na boki, tu to porozrzucałem, jak tylko mówiłem, dobra, ciul, trudno, mówię, najwyżej tu, w tym pierwszym sezonie, no będzie jak będzie, nie? Przejadę sobie z 2-3 razy i sobie to wapno na pewno się z tą ziemią wymiesza. Słuchajcie, agent ostatnio u nas 15 ton po orce na hektar wydupcył, to nie chcę tam widzieć, jaka kukurydza jest i jak to wapno ją trzyma, no. Niestety takiej ilości to tam, no jeszcze pod orkę to, no dużo i tak 15 ton na hektar to jest dużo, bo nie. Albo dobra, nie będziemy już cofać tego, i tak ten poprzeczek będę musiał tam uciągnąć, tak. No, także słuchajcie, żeby nie za długo, to tyle dzisiaj. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Rolmaco za podrzucenie, za możliwość potestowania w końcu czegoś nowszego, żeby człowiek liznął chociaż tych trochę tej technologii nowej. No ja zarobi to robotę. Naszą na talerzówkę jakby wał jakiś zrobił, no to tam jakoś by się szło, ale no John Deere nie ma co z nią robić, nie? To jest też całkiem inaczej wszystko zbudowane i tu na pewno też, wiecie, jest ta susza, tego nie widać, no bo ta talerzówka jest ciężka, więc ona sobie radzi, żeby wejść. Także
to pod tym względem naprawdę. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że może jeszcze do kiedyś, że jeszcze coś ciekawego będziemy tutaj z chłopakami w stanie sprawdzić. Jak nie u mnie, to u Krzysia może. Więc na pewno chłopaki są otwarci na takie rzeczy. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję z góry. Zapraszam do JMZ-a, jakbyście sobie chcieli potestować takie zece ino farmingu, to może ta sobie sprawdzić. A właśnie, jeszcze a propos, bo wam nie mówiłem, byliśmy z pszenicą, bo tak z cichym jeździliśmy, sprawdzić jak to w tym roku parametry i gdzie nie pojechaliśmy, to te parametry u każdego inne, więc to chyba zależy od sprzętu. U mnie gęstości na każdym praktycznie gdzieś tam pokazało 72-73, no to słaba gęstość. Cichy miał właśnie fajną gęstość, bo tam 79 aż, więc spoko. Ale też kurde odmiany miał, które gdzieś tam miały białka po 14, 15 nawet na u mnie jednego pokazało. Średnio wychodziło tam 13, ale u niektórych podycha, nie? Podycha 11, także no. I teraz weź tu, bądź mądry i pisz wiersze i weź to do kogoś zawierz, gdzie dobrze ci tu, wiadomo, za konsumpcyjną zapłaci. No to teraz trzeba gdzieś tam sobie przemyśleć, czy lepiej daleko wywozić i w miarę trafić. Ale też te ceny nie są zbyt duże, różnice, więc to tak 2 na 10 wychodzi. A nasza białka pokazała na tym najgorszym, gdzie byliśmy, gdzie właśnie u Cichego, która miała średnio 13, pokazała u niego 10,5, u mnie też pokazała 10,5. Ale z racji gęstości, no to gdzieś tam ona na tą konsumpcyjną miała ciężko. No to tyle z takich najważniejszych informacji, wszystko wam przekazałem. Dziękuję wam za te żniwa, dziękuję za tutaj oglądanie, bo na pewno gdzieś tam troszeczkę tych vlogów tutaj, słuchajcie, będziecie mieli do obejrzenia. I na pewno trochę swojego czasu mi tutaj poświęcicie. Może nie przekazałem wam wszystkiego tak jak chciałem, ale to się odleczę, to nie uciecze. Mam nadzieję, że w miarę się dobrze bawiliście i gdzieś tam żeście się wczuli przez to wydawanie tych vlogów troszeczkę. Dawaj, Jundilonie. Troszeczkę wy te żniwa właśnie ze mną. Także dziękuję ślicznie jeszcze raz za wszystko. Żniwa 2024, można powiedzieć, że zakończone. Ja sobie tutaj teraz odpalę muzyczkę i sobie jeszcze tak, wiecie, tak na koniec tą wisienkę na torcie sobie już porobimy, tak żeby to bez nagrywania, to zawsze też ta robota zawsze idzie troszeczkę inaczej. Dziękuję ślicznie wszystkim firmom za zaufanie, oczywiście firmie BASF. Ja tutaj pogadam też z BASF-em, bo powiem wam tak, bardzo dużo osób się odezwało, co to był za środek, którym pryskamy sobie oczywiście tutaj na tą miotłę, bo gdzieś tam dużo ludzi zapomniało nazwy, więc jest to oczywiście Pontos z firmy BASF. Ja pogadam, bo dużo osób pytało, może mi się jakiś kodzik rabatowy uda załatwić. Skoro i tak chcecie kupić, no to zawsze jakiś tam procencik mniej, jakbyście mieli, to by było naprawdę super. Także być może już będzie, bo to wiadomo, jak będę wypuszczał te filmiki, to będę chciał, żeby on tam się gdzieś... O, ale ładnie tutaj robi. Żeby on się gdzieś tutaj pojawił. O, proszę bardzo, bizonek. O Jezus Maria, powiem wam, nie kojarzę w ogóle, żeby tutaj taki w okolicy bizonek tutaj był. Także bardzo serdecznie, no mówię, firmie BASF dziękuję, bo tu naprawdę podratowała nas i tu gdzieś nasz błąd troszeczkę, ale który wykluczyłem w następnym roku, żeby tutaj naprawdę bardzo ładnie to wszystko, słuchajcie, poszło. Czekajcie, już dojechaliśmy do górki, teraz sobie wyjść pięknie. Pięknie tutaj mogę. Nie wiem, czy ja ten przód wam pokazywałem, czy też nie, no tu wszystkie przyda się. Wszystkie przyda się, także... Byleby to, słuchajcie, dociążyło. No a tak to pięknie tutaj mordy wygląda, można powiedzieć śmiało. No a tutaj pójdziemy sobie, gdzie to ściernisko było wyższe i też było nasieczkę. Także no zobaczcie, wszystko bardzo ładnie podcięte. Tak się jeszcze raz na koniec zestawik prezentuje. Dziękuję też firmie Wronkowski za kolejny rok zaufania gdzieś tam nasiona. Zobaczymy, może coś nowego potestujemy na kolejny sezon. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko, mordeczki, za to, że jesteście. Z Bogiem, udanych prac pożniwnych, siewów zaraz rzepaku, także udanego początku nowego sezonu. Trzymajcie się, do kolejnego.
I love you. Cześć. Mamy koniec. Ciągnę ostatni poprzeczniak. I zarąbiście, która godzinka? 10:40. Dobry czas mamy. Ole mnie uchlało, o. Tak to jest, te skurczysyny bąki. Jak one chlają. Się opił. Więc poszło fajnie. W końcu u sąsiada zaczęli kosić. Jak my skończyli, tak u sąsiada w końcu kosić zaczęli. Ale ta chmurka tak sobie na spokojnie idzie, więc jeszcze może zdążąć się to ogarnąć. No to ładnie. O, tak odliczając Krzysiowe, zrobił z 2. I tu było zrobione trochę. To takie 7, no to 7 myślę, że zrobiliśmy. Także naprawdę mega zacna, słuchajcie, robota. Z fartem mordy, na razie.